do której udało się dotrzeć. Byliśmy w kościele świętego Krzysztofa, od razu go sobie skojarzyłem, także jak zobaczyłem kościół, wiedziałem, że to kościół świętego Krzysztofa, bo pamiętałem z fabuły, wiedziałem już, mniej więcej przypomniałem sobie, w którym miejscu się znajdujemy. Także w kościele Krzysztofa pozbieraliśmy trochę desek, troszkę żeśmy się ogrzali. Znalazłem tam również karabin, jak i również drugą siekierę. Znaleźliśmy książkę również związaną z nauki konserwacji i użytkowania rewolweru, także trzeba ją będzie przeczytać. I ruszyliśmy w stronę miasteczka Milton. Jak się okazało, pamiętałem kierunek, dotarliśmy do miasteczka Milton. Przeszukałem bodajże samochody, jeden bodajże budynek i bank. W banku sporo zapasów żeśmy znaleźli. No i znajdujemy się aktualnie w domu Szarej Mateczki, to akurat z trybu fabularnego. Na szczęście nie był potrzebny jakiś klucz, także znajdujemy się w miasteczku Milton. Jest chyba środek nocy. W mieszkaniu Szarej Mateczki, tamte mieszkanie przeszukamy i myślę to co niepotrzebne i zbędne, to tam zostawimy i będziemy w dzisiejszym odcinku starać się eksplorować i przeszukiwać wszystkie sąsiednie domy, pozbierać zapasy. Taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie, także serdecznie zapraszam. Przetrwano 10 godzin i 55 minut, oczywiście to są czas growy. Wtedy co żeśmy zamarzli było 10 godzin z małym haczykiem, tamten safe już usunąłem. Także kontynuujemy naszą przygodę The Long Dark Survival, gry przetrwanie, miasteczko Milton, do którego dotarliśmy wczoraj. I znajdujemy się oczywiście w mieszkaniu Szarej Mateczki. Jest oczywiście ciemno, zastanawiam się. Mam w sumie dwie reakcje, może wykorzystam jedną. Ile mamy? Jesteśmy przeciążeni już, ale to nic. Potem wszystko odłożymy. 6 stopni na plusie, dobra. A żeby lampę zostawić na później, to źródło światła. Wykorzystajmy to, że jest ciemno, spróbuję przeszukać wszystko to, co się da. Karton nieba, to jak najbardziej. 500 kalorii. Co my tu jeszcze mamy? Lodówka. Widzę, stara kuchnia, wykorzystamy ją, zamrażarka. Szkoda, że pusto. Zmęczeni jesteśmy dosyć mocno. Najpierw może górny kredens. Machnijmy. Nam jeszcze jedna flara zostanie, tak? O! Karma lapsa, no dobra. Zawsze to coś, nie? Ja? Bo jesteśmy przeciążeni. Dobra. Ale wiecie co, to może w takim razie na razie schowam karabin, bo on waży najwięcej. Cztery kilo.
Na razie i tą książkę. O. I jedną siekierkę. Gotowanie na łonie natury. O, proszę bardzo. Może od razu ją też tutaj schowam. Right. Dobra. Wyjmiemy szalik, okej. Okay. Chyba kuchnia praktycznie cała, nie? Tak mi się wydaje. W dzień będzie lepiej widać. Dobra, książki to jak książki, to w sumie można zbierać. Zostanie jeszcze góra do sprawdzenia, nie? Jak najbardziej na rozpałkę. Zaraz ta flara zgaśnie. O, dobrze. Mizurka sportowa. A, można zdjąć. Tkaninę, dobra. Rękawice i zostanie góra, tak? Już nawet nie ma co tam. Na górze jest łóżko. A tak, i tak musimy się kimnąć, także korzystając, póki jeszcze flara się dopala. Pamiętam, że na górze jest łóżko. Dobrze pamiętam. Skarpety chyba leżą tam w ogóle. O! Could end up being useful. Dobra. Będziemy kimać, nie? Temperatura 9 stopni. Zapas kalorii mamy ok. 2 godziny. Żeby tak nie za mocno szaleć, nie? 2 godziny na razie, taka drzemka. 6 stopni na plusie, także na pewno się troszeczkę zagrzejemy. Odpoczniemy, bo byliśmy zmęczeni i to dosyć mocno. Jeszcze jest ciemno, a nam pić się chce. Nam pić się chce i to mocno dosyć. Dobrze, mamy chyba 1,5 litra. Gdzie to była ta woda? Tu. Nam zostanie. Dobra, jak sytuacja? I coś by się przydało w szamajce, tu najbardziej się kończy. Dobra. 45-45. Tak patrzę, co jest. Oto. Wypijemy sobie napój pomarańczowy. Myślę, że będzie dobry. Malutko. Ale co możemy zjeść? Baton. Zjedz może sobie te sardynki. Jest ciemno, także jesteśmy zmęczeni, tak. Ale wykorzystajmy ten czas może. Kurde.
do tej książki, to ja nie trafię teraz po ciemku. Nie. Musimy skorzystać z zapałek, chyba wiecie. Tak, bo przecież zostawiłem książki na dole, no właśnie. I teraz ciężko tak, jak nic nie widać, tu chyba nie. Dobra. Schowaj zapałki. Gdzie ta książka jest, pytanie. Daję może cały plecak, tak by doszukał. Nie, to nie ta. Jest. O, ile pieniędzy na podpałkę. O, to w sumie nie dużo ważą. Użyj. Obsługi, konserwacji pistoletu. Dobra, godzinę czasu. Można czytać. Co? Po ciemku czytać nie można? Serio? Jest zbyt ciemno, aby czytać. No to lipka trochę, nie? Korzystając z tego, od razu może zobaczmy z ciuchów, co mamy. Wymieniany szalik. Ma 0,6. To jest 0,6. To chyba nie. To chyba nic tutaj nie zrobimy. To nic. Kurtka. Kamizelka mamy na sobie? Nie, nie mamy ze sobie. Załóż. Dobra. Tu już mamy nic. Rękawice to chyba my lepszych nie będziemy mieć. 0,7. No nie. Dżinsy mamy jedne zużyte, już w opłakanym stanie są skarpety, ale możemy my założyć tutaj drugą warstwę. Zniszczone są mocno, minimalna ochrona, ale zawsze coś. O! Dobra. I to chyba było na tyle. Musiał się przekimać znowu do rana i jeszcze widzę, że zmęczenie nas nie puściło. Ja po ciemku nie trafię. Chyba opcji nawet na górę. Dobra, po godzince, żeby nie szaleć, jak najmniej kalorii, żeby stracić, żeby wykorzystać dzień. Cholera, jeszcze jest ciemno. Jeszcze jest ciemno, no. Następna godzinka, no. Nie ma rady. Jeszcze ciemno. I jeszcze jesteśmy też zmęczeni.
7 stopni temperatura odczuwalna, bo mamy dwie pary skarpet na sobie, kamizelkę, także to nam wszystko pomogło. Niewiele, niewiele. Ciemno jeszcze. Następna godzina. Prawie odpoczęcie będzie. Następna godzina. Niesamowicie ciemno. O, mamy safe. Ciemnica niesamowita. No i teraz, żebym to znalazł, tylko szkoda nie. Ale tak jakby jaśniało. Przede wszystkim tak. I przy okazji zjemy i się nawodnimy, żeby tamtej wody nie marnować. To jest najbardziej to. Może być. Wypijmy Sprite'a. Nawodnienie przy okazji. I jedzonko, dobra. Ale już się robi. Myślę, że jeszcze godzinka, tylko teraz, żeby nie marnować zapałki. I powinno być git. Myślę. O, dobra, o to właśnie mi chodziło. Jeszcze jest ciemno, ale już mniej więcej cokolwiek widać, nie? Łazienka. Możemy. A właśnie, przecież możemy pobrać wodę z toalety. Przecież mamy tabletki oczyszczające, prawda? No właśnie. Sprawdzę to. Czy można to. Teraz jak tu zjechać, żeby było dobrze. Gdzie są te tabletki do czyszczenia wody? O, użyj. Co? Aha. Okej. Myślę, że tu można zostawić te zużyte race od razu. Pół kilo mniej. O. Bielizna termoaktywna. O, proszę. Pod zwykłymi spodniami, tak? Tu nie, ale tu możemy warstwę drugą dać. No to same chyba są. Te są minimalnie cieplejsze. Załóż. Dobra. Nie widać czeskiego dokładnie, ale może skoro tu stoję, bym wykorzystał. Czy mogę w ogóle tą książkę przeczytać, czy nie? Teraz jak tu. Użyj. Czytaj. Ja to był chyba cały, żeśmy przeszukali, jak dobrze pamiętam. Gotować to nawet nie ma co na razie. Tak. Gdzie ta szafka tu?
Wyłóżmy to, co po prostu jest niepotrzebne. Gdzie ta książka była? To kawę, bo chociaż to niedużo waży, to nie, ale lampa nam na razie nie będzie potrzebna. Możemy pójść wodę zagotować, w sumie mamy tyle opału, że to będzie trzeba przerobić na... Ale mamy chyba dużo. Cztery tkaniny mamy. Tak na czarną godzinę bym skitrał to masło orzechowe. Niech sobie leży. Myślę. To mało miejsca zajmuje i tak. Dobra, na razie. Ja bym sobie przygotował wodę. Gdzie to był kominek? Przy okazji ogrzejemy, to jest 7 stopni. Weźmy węgiel drzewny. O! Dobra. Schowaj. Osmologień. Mamy drewniane zapałki, stos papierów, może być. Katalizator jeden to nie, to awaryjnie, dobra. Czyli deskami nie, nie mogę rozpalać. To dobrze wiedzieć, to tak jak książkami, nie? Może wiedzieć. Zaraz tu się będzie cieplutko. Aj. Tracimy tylko zapałki i podpałkę, tak? Dobra. Przy próbie rozpalania. Okej. Okay. Katalizator prawie jest praktycznie 100%, a tutaj to właśnie nigdy nie wiadomo. Będzie chyba. No dobrze. A 20, teraz. 26 minut, od razu może damy wodę. I drugą. Zagotujemy. Dołóżmy do pieca. A gdzie moje deski? Od razu przyjemnie, nie? 12 minut. 12 stopni się zrobiło ciepła. Coś tu może jeszcze jest? Ławka. O! 3 godziny. Dużo kalorii. Nie, nie, nie. To tylko tkanina, drewno i podpałka. Nie, to akurat tego mamy sporo. Piętnaście minut, trzy. To i tak w sumie czekamy, i tak czekamy. Pierwszy dzień z wielu, czyli przetrwaliśmy pierwszy dzień. Ha! Dobra, dobra. Myślę, że nie ma co marnować książek i tak dalej, a zastanawiam się, gdzie są moje deski, które ja przecież wziąłem wtedy, co nie? Przerabiałem. Nie widzę książki, tylko... Nie będę chyba rozpalał. Nie, więcej nie trzeba. I tak chyba nic do gotowania nie mam, to zresztą zaraz sprawdzę.
kubek kawy. Nie, sama kawa jest, dobra. A tutaj możemy... przytulić krzyżyk. O, zostawić to. Dobra. Wiecie co? Będzie mało. Nawet nie będę czytał, bo będzie woda po tym. W tym czasie tak. Mamy ponad 3 litry. Żeby od razu kalorie do góry poszły, wypijmy napój pomarańczowy. Jeszcze by coś można było manknąć. Może winogronowe jeden. Ten bardziej. Krótszy termin o przydatności, dobra. I coś do szamy. Zjedzmy to chyba ten starą czekoladę na razie. To jeszcze mało. Najgorzej, że jedzenia nie mamy, nie? I... Teraz suszone mięso, okej. Okay. Trzeba iść zaraz tutaj na eksplor. Wodę. No. No jesteśmy nawodnieni, dobra. Dobra, tu się gotuje jeszcze to. Dosłownie mamy kilka czasu, ale nie, to ja całość przeszukałem. Tak mi się wydaje. Zostawić na szybkość niepotrzebne graty jeden. Prawda, żeby móc aha, no mamy szafkę zapełnioną. Coś jeszcze z takich ciężkich rzeczy wolałoby zostawić? Chyba nie. No przecież chyba jeszcze coś tutaj. Strasznie ciemno. Bym potem pamiętał. No okej. Te butyki to mało waży. Co dużo waży, co dużo waży. No nie dużo. Kamienie, króliki będą czy coś, to może bym wykorzystał. W zasadzie siekierka się przyda jedna. Nie ma nic. Pewnie nie działa. Normalka. Niezdatna do picia. Ajajajajaj. Ogarnek jest, dobra. Woda niezdatna do picia. Przegapiliśmy, ale to nic, nie szkodzi, dobra. I zagotujemy jeszcze raz po prostu, jak wrócimy. Ile mamy w plecaku wolnego miejsca? To, jak akurat odpoczęci, to od razu maksymalny udźwig z 27 wzrósł na 30 kg, dobra. Idziemy zaraz. Wyjście, 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 wyjście. Zawsze tu jest ciężko, jak nic nie widać, trafić. Tu? Tu. Dobra, lecimy.
Ciekawa jaka temperatura. O, troszkę eksploru zrobimy. Przede wszystkim żywność. Najważniejsza jest żywność, której nam brakuje. Woda to nie problem. Jeśli będziemy mieli opał, to sobie przygotujemy. Ale jedzenie. Jedzenie. Tak, skoczyliśmy wczoraj na temperatura 20. Minus 20 stopni i 3 strzałki na ok, do dołu. Mimo, że mamy troszkę cieplejszy czuł, nie dużo, ale jednak. Na banku skończyliśmy wczoraj przeszukiwanie. Bym zrobił chyba ten pick-up i tamte domki. No. O! What have we here? Dobra. Łąby się przydał znaleźć. Najpierw tu, bo tu nic tak nie widać. Sprawdzimy, czy coś jest. Nic nie widzę. Wilki słyszę. To niedobrze. 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 Is it food or... Okej, okay. Ja mam batonik. Dobrej to. To niedobrze, jak wilki słychać. Dobra, zacznijmy sobie od końca. Patrz od ostatniego domku po tej stronie. O, pójdziemy sobie. Stopni, no to będziemy się grzać, dobrze. Mamy poranek, także. O! Od razu pojemnik jakiś. Dobra. Kiepsko widać. Jeszcze jest książka. Dobra, góra jeszcze będzie, kuchnia. Boże, kiepsko, widać, cholera. I could use this. Herbata ziołowa, zajebiście. Opakowanie to na 5 filiżanek. O! Jedzonko. Karma jak karma, ale zawsze to. W naszym przypadku, gdzie jedzenia mamy naprawdę niewiele, to każde takie coś to sardynki w puszce, Hope I super. can still eat this. Coś tu mamy? Mikrofalówka. Coś jest? O! Dobra. Pyszawki przeszukiwałem. Tak. Tak, tu nic nie ma. Mogę to otworzyć, to kuchenkę nie. I to chyba jeśli chodzi. O, garnek! Tylko ja nie będę brał tego garka, bo garnek. On ciężki jest. That'll come in handy. Kilogram. Garnek mamy przecież tam, widziałem w tym także. Lodówka. Puszka wrzoski. Nice. Zamrażarka. Nie można? No to wychodzi. No to wychodzi, że nie można tutaj. Niby dzień, a ciemno. Będą leki? Niestety.
10 minut, nie będziemy tracić czasu. To żeby kolej spalać, bo na razie mamy trochę tkanin, to na razie jako tako. Tu jest nic, nic nie ma, gdzie jest wyjście? Kiepsko widać. Mogę sobie jakoś to rozjaśnić delikatnie. Opcje, dźwięk, sterowanie, wyświetlanie. Nie. Tutaj nic nie można zrobić. Dobra. Jak tu? Dobra. Tu byliśmy, czyli zostanie piętro, tak? Dobra, lecimy. Could end up being useful. Szkoda, że pusto, no. A to takie poddasze jest, dobra. Myślałem, że to będzie pomieszczenie jakieś, a to... Tylko ja, wiecie co, bym zrobił tak. Niby dzień, kurde. Naprawdę, kiepsko widać. Żebym tu nic nie pominął. No, chyba nic więcej nie ma, tak mi się wydaje. Nie, kołe zapałki. Mi się wydaje, że nie, dobra. Wyjście. No nic nie widzę. Mamy kawkę, mamy herbatkę, także... Ale to... Dużo kalorii nie daje, dużo mniej jak te napoje, ale właśnie ogrzewa, także to będziemy trzymać właśnie na jakiś wypadek właśnie w teren, nie? Bo tak to nie ma co tego używać nawet. Zaraz sprawdzę, czy nic nie ma. Dobra, następny domek. Nie przejdzie, no. Jest ten sam? Nie. A do tego w ogóle wejść nie można. Do tego w ogóle wejść nie można, tak? Zgadza się, dobra. Lecimy do następnego. Do tego chyba się da to. Też nie. Okej. Okay. A z tyłu? Chyba też nie raczej. Temperatura, że... Minus 6. O, znośnie. Dobra, a za co mamy, to zostanie... Wilki spłukać niedobrze, bo... Nie mamy żadnych szans z wilkami. Żadnych w tym momencie. Tu też nie wyjdziemy, okej. Okay. A tu? Czy będzie? Tu się jesteśmy. Nic specjalnego nie będzie. Stara szkoła. Cokolwiek chociaż. Nic. Zero. Trochę lipa, nie? Nic kompletnie nie ma. 27 kilo w ogóle. Węgiel. Przyda się na opał. I widzę, że mamy siekierkę. Jak najbardziej wezmę. W dobrym stanie jest. Drewno cedrowe również zabieramy. Ono jest ciężkie, pół kilo, ale jak dobrze pamiętam, z trybu fabularnego daje na długo ciepło. No to tak chociaż po to. Węgiel, dwie szczapy cedrowe i siekierka, także warto było.
statek, czy da się? Chociażby na rozkopy, nie? No właśnie. Czyli tu nie wejdziemy, tak? Jeleń. Tylko ja nawet bym go nie miał czemu polować, no. Przecież tak naprawdę... No właśnie, kamieniem... Zimno się robi. Kamieniem to nie na jelenia, niestety. Dobra. To byśmy mieli zrobione. Dobra, i za bankiem jest następny budynek. W tym pick-upie byłem? Nie pamiętam. Tak. Ale wejść do niego nie można. Dobra, do następnej chaty można. Widzę, że malutka chata. Podchodzimy. No, trzeba surowej wody nie pić, bo można zachorować. Karton to ja nie chcę. Mam nadzieję, że to jest papier gazetowy. Środki przeciwbólowe. O! To na pewno się przyda. To się na pewno przyda. Drugie wyjście chyba. Następny papier gazetowy na rozpałkę. Jadra. A to co? Pędzel? Nie mogę tego wziąć. I to wszystko? No to wychodzi, że tutaj po prostu nic więcej nie ma. Na półkach nie ma żywności, nie ma. No nie, niestety. Dobra, no tu spadamy, stąd nie ma żadnych szafek, nic tu nie widać. Dobra, zobaczymy. Do następnej chaty również nie wyjdziemy. Wieje. Ile jest temperatury? Minus 14. Nie wyjdziemy. Tu również. Tak? Tu też nie ma wejścia. Zaraz zamarzniemy zresztą. Flaga kanadyjska. Tu wejdziemy. Będzie trzeba się zagrzać przed wyjściem. No. Wilk gdzieś wyjął w oddali, a to już jest niepokojący znak. One tu się gdzieś się kręcą, kurde. Lepiej, żeby nas nie wyniuchały. No. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Temperatura do Wilton 7 na pulsie, dobra, pomalutku. Książka. Książka. Dobra,
najpierw może kuchnię obrukajmy. Toster, aha, mikrofalówka, coś będzie. Nic niestety, nie ma w środku tym razem, nie. Dobra, szafki są na górze, są. Excellent. O, ale tylko 100 kalorii. Dobra, to trzeba uważać z tym w ogóle. No kurde, to wszędzie. O, super. Łóżka brzoskwin, chociaż tyle. Co? Dobra, kuchnia chyba. Jest piecyk. Poduszka. O! Proszę bardzo, fasolka po bretońsku. No nie widziałem wcześniej na stole. Myśliwski, okej, okay, potrzebny. Tego nie otworzy. O! Jednak można. Dobra. Co? Mamy jakieś następne pomieszczenie. Przyklada. Koszula wyżyta. Skarpety. Kamizelka sportowa. Mamy takich te trzy pary już. Zobaczmy to. What have we here? Następne skarpety. Kimać to tu nie będziemy na pewno. Na pewno nie w dzień. Tonik energetyczny. Czemu tak się kamera jest? Kuchnia. Jest wejście do góry, czy nie ma? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Nie. O, coś jeszcze jest. Szafka. Pusta. Dobra. Trochę żeśmy się zagrzali, trzeba schodzimy stąd. Nie mamy na sobie? O, prawie żeśmy. Dobra. Prawie żeśmy załadowani jesteśmy znowu. Właśnie tych grzybów szukam, one na pniach rosną. Działa jak antybiotyk, no właśnie. Czyli w razie zatrucia pokarmowego możemy się uleczyć tymi grzybkami. Napar z grzybów Reishi. Dobra, to tu mamy stronę zrobioną. Na pewno samochód jeszcze jest. Dwa. Łom by się przydał. Minus 8. Niby dzień, a kurczę ciemno. Zapałem zawsze to coś.
nie wejdziemy. Tu. Też nie. Chyba. Nie. Nie wiem, czy ja go przeszukiwałem tu, czy nie już. Radio nie działa. No właśnie, jednak nie. Skrzynka. O, warto było. Wyśniała czekolada, no to fakt. Jaka jest? Taka jest. Jeszcze się nadaje do zjedzenia bynajmniej, ale... A tu co? Post office to jest chyba poczta. Będziemy załadowani, trudno. Tak, czekać nie możemy. Poczta. Batonik. Jeszcze tutaj. Toż nie kurde ciemno. O! Damy radę to. Aha. Czyli tych skrytek nie tak jak w banku nie można otwierać. Dobrze wiedzieć. I to tylko tyle? Myślałem, że to więcej będzie. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Weź książkę. Chyba to tyle. Liczyłem na trochę więcej, szczerze mówiąc. Po cichu. Ale niestety. Tu nic więcej nie mamy. Mhm. Dokładnie, każdy rodzaj paliwa wpływa na szansę rozpalenia ognia i czas jego palenia. Dokładnie tak. W zależności czym podkładamy, wszystko ma swój czas. Może zdążymy jeszcze jakiś jeden budynek przeszukać? Uda się chociaż te machnąć tutaj, co tu mamy? No zobaczymy. Można wejść? Czy jesteśmy przeciążeni? Tu chyba nie można wejść, jeszcze sprawdzę. Nie, do tego nie. Na pewno, na pewno. A do tego? Można, a tu? Też chyba, dobra. Sejwu kurde nie ma, no. O, jest, dobrze. Czemu jest tak kurde ciemno? O, proszę. Zajebiście. Zresztą tego królika możemy sobie od razu machnąć. Kilogram waży 450 kalorii. W końcu jakieś mięsiwo.
Najpijmy się może wodę. Znaczy weźmiemy sobie o nabój winogronowy. Kupiliśmy mięsko. Chociaż to przeszukać było dobrze. Coś jest? Nic, chyba nie było. Mówisz, nie ma szafek? Trochę to dziwne. Jedna jest. This stuff will come in handy. Herbatka ziołowa, zajebiście. No widno, ale niestety kurde ciemno, no. Ja spróbuję, jak zakończę, czy w ustawieniu gry nie można delikatnie rozjaśnić, no bo jest dzień, a tak naprawdę nic nie widać. Jest grubsza, więc tym razem dokładnie przeszukamy to. Strasznie ciemno, no. Następne krzesło, krzesło, krzesło. Nic nie widać, no kompletnie. Misio. Use this. Tyle z tego, schowaj te zapałki. Wonder if this is any good to eat. Bardzo ładnie. Nie było. Dobra, żeby się zrobił zapis, to muszę wyjść chyba i wejść do tego. Gdzie są schody? Tu? Nie. No nie no, nie znajdę drzwi nawet wyjściowych do... bez zapałek. Tędy? Chcę, żeby mi grę zapisało. Bo akurat dobijemy do godziny, a to na konsoli maksymalny zapis klipu to jest właśnie godzina, także... Chodzimy tutaj z powrotem, tylko żeby nam zapisało grę. Możeśmy trochę przeszukali, w następnym odcinku będziemy przeszukiwać ten domek. No i kolejne, co nie? Trzeba większość gratów wywalić i porozkładać, pomyślę, po szafkach. Niech nam zapisze. Niech nam zapisze. O, no i cóż, to by było tyle. To by było tyle w tym odcinku. Zaczęliśmy eksplorację miasteczka Milton, przeszukiwanie chat. Jak się podobało, zachęcam do łapeczki do góry, komentarzu, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Dzięki serdeczne za oglądanie, życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć!